kolejni skutowcy. Jest w tym momencie jesteśmy w tak zwanym ogrodzie szumów, szmerów. Ani nie na Muszynce, tylko jest sztuczny potok, po prostu zrobiony. Woda jest przypompowywana. Ta brzoza brudawkowa, odmiana płacząca, po to, żeby szeleściła. Mogliby jeszcze tę osikę, bo dużo się to szybko wyrośnie, żeby zrobić się to, żeby dlatego, żeby osiki nie wystawiały. Także są różne fragmenty. To jest jedno, to co myślałem. Uważaj, bo cię namierzą. Ten szelest. Tam sobie potoczek wypływa, tu jest kładka nad. Filmuję, będziemy mieć płytkę. A zobacz, jaki piękny jest ten świat. No ale faktycznie. Jak tylko zaczynają sypać, to ścinam, żebym tu nie rozsiał. To gwizdno to nie ładne. To tak pachnie. Co to jest? Teraz już przekwitło. Ale ciekawe jest właśnie miasto. No. Do ile do 200 metrów? To ludzie są byli zajęci wszystkim. Takie po prawej stronie. Na lewo od górki niższa kolejna górka. Widać? Niższa, zalesiona. A potem jest taka przełęcz z łączką. To tam, jak jest ta przełęcz z łączką, tam idzie droga. Jak przejdzie się przełęcz, zaraz po lewej stronie. Takie źródełko, w sumie tak jest. To jest okno, źródełko, gdzie pomple cały czas idą do góry. Także na to dwutlenek. A żeby roślinność żyła, musi być również tlen. A tam nie ma tlenu. Czyli to będzie po prostu ponad odpowiednio. To nie będziecie mieć powiedzieć, jeśli się schylicie, nie ma tlenu płacić. Schylicie się i zaciągniecie do płuc, to możecie się już...
prostu się udusi, bo zachłości się pani dwutlenkiem węgla i w tym momencie cała hemoglobina od razu zostaje związana z dwutlenkiem węgla.